Nowy update w Need for Speed 2015! What the fuck? Więcej części tuningowych! Do tuningu wizualnego! Nowe wyzwania, nowe poziomy, można zdobyć 70 poziom teraz w grze sobie można. Są na przykład winyle gotowe dla Skyline'a, które wyglądają tak. Jest Rachel z Undergrounda 2, ale to do Skyline'a raczej nie pasuje. Jest Fala Przedbrzeżna, tak się nazywa to. Ale mi się najbardziej Skyline podoba w takim malowaniu, albo w malowaniu Skyline'a, którego można wygrać w jakimś specjalnym wyzwaniu, które jest ukryte gdzieś na mapie. I ja jeszcze go jakby nie odkryłem. Znaczy pewnie jestem gdzieś, nie wiem, to może sobie, moment, jakoś tutaj wejść. Tak, tutaj pokonasz Eddiego pod maską, jest tutaj część. O, teraz się otworzy, nie, wypadł z tym, proszę. Nie otwieraj się, proszę, Internet Explorer. Milion lat będziemy czekać, aż to się uruchomi. Cholera! Ej, no nie mogę tego zamknąć. Nie mogę. No słuchajcie, nie mogę Internet Explorer, wyjazd. No patrzcie, nic nie mogę zrobić. Naciskam. Cholera. Microsoft Edge. Wyjazd z tym, ja chcę już grać. Ej, no nie mogę nic zrobić. No czemu mi się to gówno włączy? O, dobra. Schowaj to dziadostwo. Jezu, ja jeszcze trochę nie ogarniam tego Xboxa. Przyznam się bez bicia i... Ale całe szczęście udało się tego Explorera wyłączyć. Dammit. Tutaj mamy coś... Pokonasz Eddiego. Takie pytanie do nas. Tu mamy wyzwania codzienne. Coś nowego się tutaj pojawiło. Są jakieś nagrody. Czy jesteś poszukiwany? To ogólnie wyzwania były wcześniej. Jazda jednym tempem. 5 razy? Zdobądź rep w kategorii jazda jednym tempem. Graj. Zobaczmy. Rozpoczniemy to wyzwanie. Za chwilę wam pokażę, jakie mam nowe modyfikacje w Skyline'ie. Jakie są. Można teraz zmieniać sobie tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe w samochodzie. Wygląd konkretnie, bo one... Jak zmieniamy sobie je, to nie wpływa to w ogóle na jakoś tam na osiągi, tylko to jest taka zmiana wizualna. Możemy sobie wybrać jakieś tam nacinane te tarcze, nawiercane, jakieś tam inne jeszcze. No i przede wszystkim, co jest najfajniejsze, zaciski. Zaciski, jak powiedziałem, klocki hamulcowe, to chodziło mi o zaciski. Dobra. Eastsiders, ekipa Eastsiders, jazda jednym tempem. What the fuck is going on? Nie wiem, musimy chyba znaleźć jakiegoś bota i jechać z nim jednym tempem. To jest chyba wytłumaczone gdzieś tu. Moment, wyzwania. Kategorie, tak, ale. Ranga miesiąca, tutaj coś jest. Nie wiem co to. Ale słuchajcie, no jest jazda jednym tempem. Ja do cholery nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem co ja mam zrobić tak naprawdę. O, tutaj mamy jakiegoś bota. Dogońmy go, why not. Więc tak, jest nowa aktualizacja. Nowe ścieżki dźwiękowe. Nowe malowanie na samochody. Z wcześniejszych części Need for Speed'a. Tak naprawdę widziałem teraz tylko te malowanie w Skyline'ie. Sprzedałem Mercedes. Jak ono się nazywało? Mercedes, to wiecie, który Mercedes. Po prostu go sprzedałem. Wiecie co, bo uznałem, że no tak to troszeczkę nie pasuje mi do tego garażu, do tego klimatu NFS-a. Tak odrobinkę. To jest taki egzotyk. O, tu coś jest ciekawego. Wow. Oznaczone coś na gwiazdkę. Co to jest? Jeszcze tego nie widziałem. Aktualizacja jest ogólnie duża, jest sporo punktów w tej aktualizacji, które są jako nowe, ale, co miałem powiedzieć? No tak, nie ma nowych samochodów, są tylko te, które mamy, jest natomiast 115 chyba części dodanych, które wpływają na wygląd samochodu, czyli części do tuningu wizualnego. Co my tu mamy? The fuck? Punkt eksploratacyjny. Robi nam fotkę, jest fajnie. Tyle. Dostajemy kasiorę za to? Nie. Dostajemy repa, ale bardzo mało tego repa. Jazda jednym tempem. Okej, wiemy, że musimy jechać jednym tempem, ale na pewno nie z ruchem ulicznym. Nie? Musi to być... Co? Musi to być chyba jakiś bot, czyli jakiś taki ścigant, rajdowiec, ktokolwiek. Może jakiś gracz. Nie wiem, graczy teraz tutaj na mapce nie widzę. Nie, są, dobra, są jacyś tam, okej, zwracam honor.
No ale akurat w okolicy nikogo tutaj koło mnie nie ma sobie. Jest ktoś tu. Na tej niby autostradzie. Dobra, spróbujmy tam dojechać jakoś. Nie można zaznaczyć sobie tych botów na mapce niestety. Ale podejrzewam, że po prostu trzeba jechać blisko koło kogoś. Koło nawet może bota, nie jestem pewny. Sprawdzimy. I 5 razy to zaliczyć, no. 5 razy jechać koło 5 różnych botów w ten sposób, jednym tempem. I gitara gra. Tutaj mam jakąś odkrytą część, tam jeszcze jest bączek do zrobienia, do zaliczenia. O dobra, tu mam jakieś bota. Trochę się zakręcimy, ale ważne, żeby spróbować to zaliczyć. Jeśli to nie będzie to, to okej, wracamy do warsztatu i pokażę wam te nowe możliwości tuningu, a konkretnie, no właśnie, w Skyline też jest trochę tych nowych części. No i kupię jakiś może nowy samochód, ale nie jestem pewny kiedy, bo jeszcze się nie zdecydowałem na który mam kupić. Może po prostu będę kupował wszystkie po kolei i będę sprawdzał jak się jeździ. To jest dobra metoda, bo no tak, wszystkie samochody mi się strasznie podobają, większość, no poza niektórymi modelami może, ale ich jest mniejszość, tych, które mi się nie podobają. Większość jest po prostu zajebista. Ja sobie chcę je wszystkie przetestować, no. Będę je sprzedawał, powiedzmy, jeden z tych takich aut, którym nie jeżdżę. Kolejna na liście jest BMW, BMW E46, ja wiem, jesteście tym faktem załamani, ja też. Bo samochód mi się podoba bardzo, ale mi się nim nie jeździ fajnie w tym NFS-ie. Fajnie mi się jeździ na przykład tym Skyline'em, który jest tutaj. Dobra, jazda jednym tempem. Co to może oznaczać? Nie ma nigdzie wytłumaczone, co my właściwie musimy zrobić. Jak to musimy zrobić? Jak wykonać? Wytłumaczone tego nie ma nigdzie. O, wiecie o jakim samochodzie myślałem? Myślałem o samochodzie Dodge Challenger. Tak. Dodge Challenger, to będzie ten bus, który kupię. To jest muscle car. O Jezu, ale rzuca. Dobra, chodź tutaj. Jazda jednym tempem, spróbujemy się do niego tak wyrównać. Nie, zaliczyło! Doszedłem, no to jeszcze 5. Jeszcze 5. Ja coś wygram. Jest ogólnie to wyzwanie, które trzeba zrobić. To jest prawdopodobnie w formie jakiegoś wyścigu. I to jest wyzwanie z jakimś tam kolesiem. Jak to wygramy, to zdobędę Skyline na drugiego. Tak średnio jestem zainteresowany. To jest jakiś robi coś tam. No ale to nie jest w żaden sposób tutaj wyróżnione. Potrzebowałbym może, aby to w jakiś sposób było wyróżnione, bo ja nie wiem, które to jest, co to jest. Ja nie jestem aż takim hardkorowym graczem, żeby zobaczyć jakąkolwiek zmianę na mapie za każdym razem, kiedy sobie tutaj wbiję. No a tutaj nie jest to jakby wyszczególnione. Może po prostu te wyzwania pokazują się po skończeniu fabuły? Raczej nie. Dobra, poszukajmy może jakiegoś kolejnego. Ach, kurde, zobaczcie jak oni są. No tak, to jest chyba. Ale mogę się na przykład tepnąć tutaj, myk. Będę na tym wyścigu. W ogóle te teleportacje strasznie długo trwają w tym NFS-ie. I no jak na taki mały dystans. No zobaczcie, że ja się nie teleportuję jakoś strasznie daleko. Tylko tam troszeczkę, no. Dobra, jedzie sobie tutaj, myk. Będzie zaraz koło mnie. Tak, jest tutaj. Pojechał sobie koleś. Nie wiem, czy to ten sam, bo poprzedni samochód to był chyba SRT Viper, a tu mamy SRT Viper. Jeszcze ten sam typek. Cholera. I zobaczymy, czy mi zaliczy, no. Jesteśmy w innym miejscu. Nie zaliczy. To musi być zupełnie inny gracz, inny bot, whatever. Ach, dobra. On sobie tu będzie w kółko jeździł. Nie wiem, musimy znaleźć innego bota albo gracza. O, proszę. Tutaj mamy jakieś boty, aż dwa. To jest jakiś wyścig, warto by się. Chociaż właściwie spróbujmy jedną rzecz. Skoro. O, tu mam dużo kasy. Myk. Trasa, teleport. Pojedziemy sobie od razu jakąś misję albo wyścig fabularny. Tu będą prawdopodobnie jacyś gracze. Boty. No i koło nich będziemy sobie podczas wyścigu jeździć tak o, nie? Spokojnie, za chwilę wam pokażę te rzeczy tuningowe. Kupię SRT Challengera. Zaproś wszystkich. Czyżby to było jak The Crew? Próba czasowa. Spróbujmy zaprosić wszystkich. To jest ciekawe, to jest nowa opcja, która została dodana do NFS-a. Jakoś nie czytałem tych wszystkich notek w patchu. Jestem ciekawy, czym gra mnie potrafi
będzie potrafiła zaskoczyć. Ok, widzę, że pojawiły się jeszcze czerwone ukonki i ikonki u większości. Większość osób się nie zgadza na wyścig ze mną. Szkoda. Zostało 10 sekund. Dosyć fajne rozwiązanie. O, ktoś się pojawił. Fajnie. Ktoś się pojawił w Aventadorze. Nie wiem, czy będę miał jakieś szanse. Większość z tych graczy, którzy są na online, to hardkorzy. Chociaż w sumie wszyscy gracze są na online, bez przerwy. No, kto nie ma golda, ten nie jest. Okej, okay, tu się zgodzę. Dobra, lecimy. No i fajnie, robimy sobie misję fabularną z jakimś innym graczem. To jest próba czasowa, lecimy. Op. Już myślałem, że skończy się to jak w Need for Speed Most Wanted 2012, czyli że rozbije się o ścianę. Ale ktoś się tam rozbił zamiast mnie, świetnie. Znaczy świetnie, no nie życzę mu źle. Nie wiem, czy mi się... A! Już mi się zaliczyło jazda jednym tempem. Mam teraz 2 na 5. Mało brakowało. Wow! Wow! Gdzie ja wjechałem? Oj, udało się zaliczyć punkt. To najważniejsze. No okej. Tak, można ogólnie teraz... Nie wiem, czy to właśnie było wcześniej, ale można teraz zmieniać końcówki wydechu, układu wydechowego. Fantastycznie, bo pokażę wam zresztą, jakie one są powalone. Nie wiem, jak się nazywa ten styl tuningu, ale what the fuck, ktoś mi SMS-y pisze. No i po co mnie SMS-ujecie, ludzie? Jak ja tu jeżdżę, ścigam się. Robię próbę czasową i chcę być najlepszy. Okej, okay. Op! Mind blowing. Jedziemy. Ole mnie wyprzedził. Ech, kuźwa. Już go chyba nie dogonię. A może? Ech, kuźwa. Ej, dobra, on gdzieś się tam rozwalił. Nie, dobra, pojechał po prostu na jakieś skróty i zaliczył metę, policaje! Dojechałem jakoś. Co się tak kręcisz? 12 koła w kieszeni. Fajnie to teraz jest rozwiązane, że naciskamy jeden guzik i jak ktoś sobie zaakceptuje podczas tej jazdy swobodnej, że chce z nami grać, teleportuje się do nas. To jest zajebiste rozwiązanie. To jest to, czego mi naprawdę w tym NFS-ie brakowało i zdecydowanie zmieni to rozgrywkę online. Dlaczego? No bo jakim cudem wszyscy gracze, albo chociaż dwóch graczy mogło się zgrać w jednym miejscu w tym samym czasie, nie mając czatu pisemnego, jest tutaj prawdopodobnie jakiś czat głosowy, ale nie mając w ogóle takiego czatu, gdzie można napisać, ej, chodźcie, spotkajmy się tutaj. Jak oni mogli, jak mogliśmy się w ogóle skampić w jednym miejscu i pojechać ten sam wyścig, nie? Dobra, musimy jechać jednym tempem, ale wydaje mi się, że to się, o, już się zaliczyło, dobra. Jeden gracz jechał tam u góry, warto by było z nim zaliczyć to. No, ale teraz właśnie naciskasz jeden guzik i kto chce, teleportuje się do ciebie, kto nie chce, ten się nie teleportuje, ale podejrzewam, że większość graczy będzie chciała się w to bawić. To jest fajna opcja i ja nie wiem, jak wygląda akceptowanie takiego wyzwania czy zaproszenia, no bo jeszcze mi się takie coś tutaj chyba nie wyświetliło. Aha, jeszcze jedna zajebiście ważna opcja, która totalnie zmieniła grę. Naprawdę. O, tu mamy kolejnego gracza. A tak, to jest... tam pokazała się jakaś ikonka zdjęcia nad jego autem. Ciekawe, co to oznacza. W Forzie Horizon... O, rozbił się. W Forzie Horizon to oznaczało, że można zrobić zdjęcie temu samochodowi i dostajemy za to kasę. A tutaj nie wiem, co to oznacza. O, policaje. Nie wiem, na czym skończyłem. O! No jakim cudem zniknął? Ja tu wyzwanie robię, hej! Jeszcze dwa samochody muszę sobie gdzieś tam ten... Ach... kuźwa, teraz pojawi się za mną gdzieś tam. Nie wiem, on tam zniknął, ale zobaczcie. Tu go nie ma, tutaj jest jakiś bot. A jak wchodzę to na mapkę, dobra, jest ten, ale tamtego nie było, o co chodzi? O jest, dobra, teraz się pojawił. No szkuźwa. Może za ścianami ich jakoś nie widać, to by było fajne. Dobra, jazda jednym tempem. Dobra, zaliczone. Jeszcze jeden samochód zaliczę i już będę miał po sprawie. Tutaj jeden koleś się widzę cały czas kręci. Co on tu robi? O, tutaj kręci bączki. No tak, to jest ten GTR. Rusz się do przodu trochę, bo ja chcę zaliczyć wyzwanie, no.
A nie, to nie była chyba ikonka ten aparatu. Po prostu to był jego awatar. Tak się wyświetlił. Taki śmieszny awatar ma. Ależ mnie tutaj gwałcić. Dobra, patrzcie ile botów jedzie. To jest jakiś wyścig albo coś. Dobra, muszę tylko jednego tam spotkać. Myk. Chodźcie tu, słaniaczki. Cholera. Ależ tym się jeździ. Dobra, zaraz to zaliczę. No, kurde, ależ oni pochylają. Ja ich nie dogonię chyba. Kurde, mój Skyline jest naprawdę mocno stunigowany. Ale on tak naprawdę bardziej do driftu jest. Bo jak się chcesz ścigać z tym autem, to leci cały czas bokiem strasznie. Ale drift robi się nim świetne. No widzieliście na poprzednim odcinku, że udało mi się zaliczyć nawet bardzo trudne punktowo. O, zaliczyło mi wyzwanie, okej, dostałem jakąś kasę. Udało mi się zaliczyć bardzo trudne punktowo wyzwania czy eventy. Także to było spoko. Okej, gubię już powoli policję, zaraz będę mógł się ukryć do mojego warsztatu. Myk, policja zgubiona, dostałem reputację. Fajnie, no to chodźmy w takim razie teraz do mojego garażu. Kilka nowych rzeczy, bardzo fajny update, sporo tych... O kurde, herbata mi się skończyła. Bardzo fajna aktualizacja, która naprawdę mi się spodobała, szczególnie pod tym względem rozgrywki online. To jest zdecydowanie na plus. No i fakt, że zobaczcie teraz. Wchodzimy sobie w ustawienia i like a boss. Wyłączamy odgłos przychodzącej wiadomości. No kurde. Uwielbiam. Dobrze, zerknijmy teraz na modyfikację wyglądu. Felgi. Znaczy wchodzimy w felgi i ogólnie tak, tarcze hamulcowe. Zmieniamy sobie. Jest kilka tych tarcz. One nie są specjalnie. No tego tak naprawdę nie widać, nie? Możesz sobie wybrać takie, o. To są standardowe chyba w Skyline, które były zainstalowane. Te są trochę większe, 400 milimetrów tutaj mamy, a tu mamy 330 milimetrów, więc one, nie wiem czy to jest promień tej, nie wiem, nie mam pojęcia, promień czy średnica, może być i średnica bardziej, tak mi się wydaje, no ale one zobaczcie wcale się nie różnią jakoś wielkością, tak? Więc to jest tak naprawdę nie jest ciekawe. Ciekawe są natomiast zaciski hamulcowe. Bo można naprawdę tutaj wybrać sobie ciekawe zaciski. Wśród nich są naprawdę takie fajne, czerwone od Brembo. I one bardzo wyglądają fajnie w tym Nismo. Tak, kilka innych rzeczy. Co na przykład, nie mamy tu świateł dalej, ale do zmiany. W Skyline są bardzo fajne światła z tyłu i z przodu. W Undergroundzie 2, pamiętacie jakie można było zamontować światła? No po prostu masakra. Boże, nie chcę nawet tego wspominać, to było okropne. Jesus, ale możemy końcówki wydechowe. I patrzcie, takie coś w Skyline. Zajebiście. Bo Bos z oku, nie wiem jak to się czyta. Ale można sobie zainstalować taką rakietę i coś takiego z włókna węglowego, kompozyt. Bardzo ładnie to wygląda, ale nie pasuje do Skyline'a. To wiecie co mi przypomina? Jakąś taką owłosioną murzyńską pałę z wyglądu. Naprawdę. To wygląda fajnie. Skyline, myślę. Dwururka, okej, to jest standardowo, ale to jest wersja Nismo, więc tu musi być naprawdę wypierd. I podoba mi się ten trzycalowy wydech zakrzywiony. Leciutko, myk. Bardzo fajnie, ładnie wygląda, myślę, że pasuje. Chociaż może też by bardziej pasował taki prosty, bo nie zakrzywiony. A możemy zainstalować taki prosty. Zobaczymy, jak będzie prosty wyglądał, bo tak z tej perspektywy, no, prosty też spoko. Zakrzywiony też spoko wyglądał, to już jest taka sprawa kosmetyczna. Co do tylnych zderzaków. Fabryczny, no tak, tutaj nie mamy wielu opcji. Spoiler. Tutaj już sobie patrzyliśmy. Jest ogólnie kilka tych nowych części. O, system audio można zainstalować. Ja tak nie odczułem różnicy z systemem czy bez systemu tego audio. Praktycznie jest tak samo. Tylne błotniki, tu nie mamy nic. Sorry, jest coś nowego.
A to są, to jest to co było, to nie jest nic nowego, sorry. Owiewki były, były. No i dobra, mamy sobie Skyline, jest tunigowany, mam dużo kasy, mogę kupić praktycznie każdy samochód. Ale ponieważ nie chcę kupować najdroższego, bo miałem przed chwilą egzotyka, sprzedałem go. Tak, tunik sterowności, o Jezus, to jest samochód driftowy, no. Mi się nim najlepiej driftuje, ja bym chciał teraz kupić sobie jakieś inne auto. I będzie to właśnie Muscle Car, czyli Dodge Challenger SRT. Ja mówiłem SRT Challenger, nie wiem czemu mi się... A, dobra, nieważne. Do niego zostało też dodanych kilka części tuningowych, więc chcę to sprawdzić. On tam kosztuje jakieś niewielkie pieniądze. Będzie można go spokojnie wymaksować. I nie sobie śmiało, ależ wygląda. Och, piękny. Wszystkie te samochody, w ogóle większość samochodów tutaj, to są piękne samochody i muszę je... No, poza Fair Lady. Ale poza tym to naprawdę... No i Fox Body też. Fox Body jest paskudny. Dobrze, że go już sprzedałem. Ale poza tym, no... Skyline jest piękny. O, tak, Lancer Evolution to będzie następny samochód chyba, który kupię. Zresztą mogę go już kupić. Ale dobra, najpierw skupmy się na tuningu Dodge'a. Wybieramy samochód i sprawdźmy, najpierw zacznę od tych malowań, bo one zostały też dodane do tej gry ostatnio. Takie coś i takie coś. To jest chyba... Tak, to jest malowanie z Need for Speed Carbon. Pamiętam, bo robiłem serię z tej gry, jeśli nie widzieliście jej, to koniecznie zobaczcie. I to jest jakaś tam ekipa. Pyk, pyk, pyk. Fajnie, mamy sobie takie malowanie. To jest bardzo fajne, to jest miłe, strasznie. Zobaczymy części wizualne. Modyfikacja wyglądu, myk. Tak, sprawdźmy bodykity. Macie... O, my nie ma bodykitów. Ale to nic. Ten tuning taki... O kurde. Ten tuning taki poszczególnych części jest też bardzo fajny i rozbudowany w tym NFS-ie. Prześwit to czy nie, no gleba, ja wiem, tak gleba do końca nie pasuje w muscle carach. Muscle cary to muszą być takie, o wielkie w moim zdaniem, takie fajne, wielkie samochody. Więc nachylenie, no myślę, że możemy dać takie do przodu, będzie bardziej taki dragster, co? Nie no, ale prześwit troszeczkę zmniejszymy, rozstaw kół. Troszeczkę możemy rozstawić, żeby wyglądał jeszcze bardziej groźnie, ale nie tak jakbyśmy to zrobili w samochodzie japońskim. Pochylenie myślę, że absolutnie nie pasuje do muscle cara. To jest oczywiście moje zdanie. Nie macie prawa go komentować. Nie no, macie prawo, ale... Dobra, to już zmieniałem. To już też mam załatwione. Shit, reflektory można zmienić. Ja jestem ciekawy, jakie tutaj wymyślili. Nieźle. What the fuck? Wlot powietrza, z wlotem powietrza, ciekawe. Ciekawe, naprawdę. Dobra, bierzemy to. Nowoczesny tuń, to mi się... Kurde, no można poszczególnie tu zmienić i tu zmienić chyba. Oh man. Ole, zajebiście, można sobie zmienić. A, nie, jednak nie. Już myślałem, że tu można oddzielnie zmienić i tu można oddzielnie zmienić, to ja wolę to. Ale to dziwne, to czemu mi się tutaj nie zmieniło? Jak to tak? Już łezka wokół. Tutaj mamy, to nie interesuje mnie. Maska. Maska standardowa jest spoko. O, to jest ze starego Dodge'a Challengera. On, ten Dodge Challenger był takim flagowym samochodem w Driver San Francisco. Też mam serię z tej gry, możecie zobaczyć. Standardowa maska jest naprawdę fajna. Ale ta jest, myślę, taka bardziej groźna. Jest podpisana jako maska na wyścigi drag. Przednie błotniki. O, żeż ty w mordesz. Damy tak. Nie wiem, czy takie właśnie dawać. Czy takie obcięte, jakby. Dam, nazwijmy to pełne. Lusterka. Gdzie to lusterko jest? Na błotniku. Lusterko na błotnik, zobaczmy jak to wygląda. Ja jestem ciekawy. Dziwnie, ale to nie jest tak, że to wygląda źle. Bo może po prostu musimy się do tego przyzwyczaić, do tego wyglądu. Nie wiem, ale mi to troszeczkę nie pasuje. Damy takie lustereczka. Progi. No, tu na szczęście te progi nie są jakieś hardkorowe, one by, takie hardkorowe progi by na pewno nie pasowały do tego muscle cara.
przednie koła. Mamy fajne czerwone klocki. Zaciski hamulca. Ja zawsze mówię klocki, nie wiem czemu. Możemy zmienić je na czarne. Nie wiem czemu. Tylko właściwie kolor, no trochę się tam może kształt zmienia. Felgi. To właściwie będzie pierwszy taki samochód z takim dużym prześwitem, jaki stunigowałem w tej grze. Tam jakiś... ole, kapor wielki. Może tu jakąś wielkość? Nie, tam chyba nie. Tutaj nie można. A nie, to później się zmienia. Dobra, spoko. Te mi się podobają. Tylko nie wiem, czy będą pasować. No szkoda, że nie można teraz oddalić sobie widoku. Te, zobaczymy jak teraz... Nie, to raczej nie będzie pasować. One nie są... Powinny być takie masywne, duże felgi, tak myślę. Takie grube, duże. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Masywne. Nie wiem. O. Takie coś. Na początku są do muscle carów felgi. O, na przykład coś takiego. I można zaraz zwiększyć średnicę. Na tył bym dał taką grubą gumę. O. Opony, felgi mamy, ale średnicy nie ma. A, jest tutaj, dobra. Kolor wykończenia. O, shit. Na wszystkich, ale. Rozmiar. O, ale wielki kapor. O to chodzi. Znaczy kapor, felga. Kapory to teraz będziemy zmieniać. Myk. Dobra. Mamy gotowe. Lecimy na tył. Nie, felga. Tył. Zaciski czarnuchy. I dam. No tutaj są takie tarcze. Można dać nawiercane. To w sumie dużej różnicy nie robi. No, są, bo są. Ale dobrze, że to jest, że można to zmieniać. Felgi. Zmiana rozmiaru. Najpierw typ. Tutaj chcę tak naprawdę najmniejszą felgę, jaka może... O! Dobra, niech będzie. Kurde, to dosłownie dragster będzie chyba. Nie wiem. Dobra. To jest ten drugi kolor dodatkowo. No wypas. A co my tu mamy? Tam coś było innego. Zmiana rozmiaru. Tu nie można rozmiaru zmienić. Zaciski, to. To mamy porobione opony. Jak rozciągnięte śmiesznie. Nie, dobra, te mi się podobały bez takich napisów, bo one są tak śmiesznie rozciągnięte, te napisy. Ja chcę zobaczyć, jak to z daleka wygląda. Ej, no nie, tak nie może być, bo ten kapeć wygląda, on jest ścięty lekko. To wygląda okropnie. Wezmę standardowe, bo masakra. Zwykłe. Pewnie, kurde. Dajcież spokój, ludzie. O, lepiej. Ale ohydnie to wygląda. To jest, nie ma być dragster. Opony, dobra. Felgi. Okropnie. Zainstalujemy takie jakieś muscle carowe, no. To już się zaczynają te tunerowe. Ale nie takie malutkie. One jednak nie pasują, no. He? To są te posiadane, ale cofnąłem w tą stronę. Czy mi się zapędliło to wszystko? Chyba tak. Albo nie. Nie, to są jakieś inne, jak się do tyłu cofnie. To ciekawe. No kilka tych części, dużo zostało części dodanych. No ale nie wiem, czy to się odnosi też do felg. Dajmy coś takiego. No i one powinny się pomalować od razu na czarno. Tylnych felg. Ha, to one już są powiększone, okej. Dobra, mamy coś takiego. Z tyłu i na felga, z przodu i na felga, git. Jesteśmy na tylnym błotniku. O, tu mamy coś ciekawego. Znaczy, podoba mi się to. Podobają mi się takie jakby śruby tutaj z boku. Ale znowu pełne błotniki bardziej mi jakoś pasują. To też są te śruby. A znowu teraz tylny chyba nie pasuje do przedniego. To z przodu zmienimy.
Jezu, a ten tylny... No dobra, muszę to teraz w takim razie muszę poszerzyć troszeczkę, rozstaw. Ej, nie tak. To mi się całkiem zwężyło, ale dziwne. Okej, okay, lecimy na tył. Spoiler. Spoiler alert. Ten wygląda ok. Ty, no nie, dobra, nie chcę tego nawet zmieniać. Dyfuzor. O Jezus. O Jezus. Nie podoba mnie się to. Nie chcę tego instalować. No szkoda, że światło nie można zmieniać. Chciałbym tutaj coś. No, system audio, okej, okay, dobra, niech tam sobie coś będzie. Niech sobie to gra. Nie wiem komu to gra, ale komuś to gra. Ja tego nie słyszę. Sam, ochlapałem się. Nie no. Nie wiem co wybrać. Coś masywnego, no. Myślicie o tych. Dobra, niech będą te murzyńskie fiuty. Okej. Okay. Jak sobie ta dupa wygląda? Wydechy są w miarę ukryte, bo są czarne, więc ich nie będzie widać za nadto. To jest na plus. No i mamy sobie coś takiego. Zobaczmy, jak wygląda mój nowy samochód. Dodge Challenger. Tak, tak sobie myślałem, a kupię Dodge Challengera, bo tak widziałem go gdzieś tam na tych zdjęciach w tej nowej notce o. Patrzył właśnie do tej gry. Możecie sobie ją zresztą poczytać, co zostało dodane. Ja tak tylko pobieżnie sobie mówię. Tutaj sobie o. Nie? No.